Napoleon Hill, myśl i bogać się. Skrót prezentowany przez Earla Nightingale'a. Przekład Wacław Sadkowski, czyta Krzysztof Ibisz. Pragniesz szczęścia, sukcesu życiowego, finansowej pomyślności? A więc zapoznanie się z dziełem Myśl i bogać się jest dla Ciebie koniecznością. Idea napisania tej niezwykłej książki narodziła się w roku 1908, kiedy to Napoleon Hill, będący wówczas jeszcze studentem, wydelegowany został do przeprowadzenia wywiadu z wielkim przemysłowcem amerykańskim Andrew Carnegiem. W trakcie tego wywiadu Carnegie podsunął Napoleonowi Hillowi myśl o opracowaniu zasad filozofii sukcesu życiowego. Napoleon Hill przeprowadził więc wywiady z 500 wybitnymi osobistościami tej skali, co Henry Ford i Thomas Edison, którym Carnegie go zarekomendował. W ciągu 20 lat Hill pracował nad wyciągnięciem z ich doświadczeń życiowych wniosków dotyczących zasad, których praktycznemu zastosowaniu zawdzięczały one swój życiowy sukces. Książka Myśl i bogać się jest owocem tych właśnie dociekań. Zawarte w niej zalecenia zachowują nadal swą żywotność i świeżość, a moc ich oddziaływania jest dziś równie nieodparta, jak w okresie, gdy zostały przez Napoleona Hilla sformułowane. Napoleon Hill urodził się 26 października 1883 roku w ubogiej rodzinie zamieszkującej w jednoizbowej chacie z drewnianych bali w górzystym hrabstwie Wise w południowo-zachodniej części stanu Virginia. Jeszcze w tym samym roku, w którym umarła mu matka, ojciec ożenił się ponownie, a macocha stała się dla 9-letniego Napoleona przewodnikiem życiowym i źródłem inspiracji. Pod wpływem macochy Hill jeszcze jako kilkunastolatek rozpoczął pracę reportera, dostarczając kilkunastu gazetom stanowym sprawozdań na temat lokalnych wydarzeń. Oryginalność jego stylu zwróciła nań uwagę Roberta Taylora, byłego gubernatora stanu Tennessee i właściciela czasopisma. Zaangażował on Hilla do napisania artykułów na temat historii sukcesu sławnych ludzi. Z zarobków uzyskiwanych w ten sposób Hill zamierzał opłacać koszty studiowania na Wydziale Prawa Uniwersytetu Georgetown. Zapisał się na studia w roku 1908 i w tym właśnie czasie otrzymał od byłego gubernatora Taylora polecenie, by przeprowadził wywiad z Andrew Carnegiem. Ustalono, że Carnegie udzieli swemu rozmówcy 3 godzin swego czasu, ale wywiad rozciągnął się na pełne 3 doby, które Hill spędził na rozmowie z milionerem w jego rezydencji. W trakcie tego wywiadu Carnegie podsunął Napoleonowi Hillowi myśl o sformułowaniu pierwszej w świecie filozofii osobistego sukcesu życiowego, opartej na zasadach osiągania takiego sukcesu, jakimi posługiwał się Carnegie przy zdobywaniu swej olbrzymiej fortuny. Dla upewnienia się co do kwalifikacji Hilla, umożliwiających mu właśnie wykonanie tego zadania, Carnegie zadał mu na zakończenie rozmowy pytanie, czy miałby możliwość opracowania podstaw takiej filozofii przy pomocy Carnegiego, co zajęłoby jednak dobre 20 lat. Hill nie wiedział, że Carnegie postanowił dać mu 60 sekund na zebranie myśli i udzielenie odpowiedzi. Po upływie 29 sekund Hill oznajmił, że podejmie się tego zadania i wykona je. Później dowiedział się, że Carnegie ukrywał stoper w dłoni, odliczając czas dany mu do dyspozycji. Gdyby młody człowiek przekroczył owe 2 minuty, utraciłby zaoferowaną mu szansę, ponieważ Carnegie na podstawie swych obserwacji nabrał przekonania, iż ludzie, którzy powoli zbierają myśli, są równie powolni w wykonywaniu podjętych decyzji. Owo odbyte w roku 1908 spotkanie stało się początkiem wspaniałej kariery pisarskiej Napoleona Hilla. W latach 1919-1920 redagował i wydawał czasopismo Golden Rule Magazine. W roku 1928 ukazała się 8-tomowa publikacja zatytułowana Prawa Sukcesu, będąca kompilacją filozofii osobistego sukcesu 500 wybitnych osobistości. W roku 1933 pan Hill został doradcą prezydenta Franklina Roosevelta.
To on podsunął prezydentowi Rooseveltowi koncepcję słynnego przemówienia „Nie mamy powodu lękać się niczego oprócz samego lęku”. Po rezygnacji z tej funkcji Napoleon Hill skupił się na pisaniu kolejnych książek. Clement Stone, biznesmen, znany w świecie filantrop, wspomina: w latach 1952-62 współpracowałem z Napoleonem Hillem i pełniłem funkcję jego głównego menedżera. Zajmowaliśmy się popularyzowaniem jego filozofii. Wydał on już uprzednio Prawa sukcesu, Myśli bogać się i wiele innych dzieł. Spośród dokonań naszego trustu mózgów wymieniłbym sukces założonego wspólnie czasopisma Sukces bez ograniczeń, współautorstwo książki Sukces trzeba tylko chcieć, prowadzenie kursów pozytywnego myślenia, a co najważniejsze, powołanie do życia fundacji, która gwarantowała osiąganie wytkniętego przez Hilla ostatecznego i głównego celu życiowego. Ostatecznym celem życiowym Hilla było szerzenie filozofii sukcesu w całym świecie, zarówno wśród obecnej generacji, jak i przyszłych pokoleń. Udało nam się wspólnie wywrzeć wpływ na podstawy życiowe nieprzeliczonych rzesz ludzi na wszystkich kontynentach. Założona przez Napoleona Hilla i Annie Lou Hill Fundacja Napoleona Hilla odrodziła się po 12-letnim zawieszeniu swej działalności w roku 1982. Podjęła na nowo swe wyjściowe zadanie – wprowadzenie zasad filozofii osobistego sukcesu życiowego w programy działania instytucji społecznych i oświatowych, mniejszościowych stowarzyszeń etnicznych, wychowawczą działalność więziennictwa, szkolenie pracowników handlu i przemysłu, a także w indywidualne samokształcenie i samodoskonalenie. Przyjęcie zasad tej filozofii dopomaga tym instytucjom i jednostkom w motywowaniu człowieka do działań dla uzyskania osobistego sukcesu i osiągnięcia pełnej samorealizacji. Kursy szkoleniowe pozytywnego myślenia, które licznym ludziom dopomogły w osiągnięciu celów, jakie się mogły na pozór wydawać nieosiągalne, stały się na powrót dostępne dla zainteresowanych z całego świata. Jak się przekonali liczni wyznawcy filozofii Hilla na podstawie obserwacji dokonań fundacji, dąży ona do wypełnienia swych założeń poprzez publikowanie książek, wydawanie czasopism, rozpowszechnianie kaset, prowadzenie szkolenia indywidualnego, a także zbiorowych seminariów i zajęć studyjnych. Będzie też ona rozpowszechniała kasety audio i wideo z nagraniami zarówno znanych dzieł Hilla, jak i niepublikowanych uprzednio opracowań. 13 zasad osiągania sukcesu wiodących Cię do zdobycia pieniędzy, szczęścia, sukcesu życiowego, jeśli tylko zechcesz przedstawione tu zasady wcielić w życie.